Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Słupik, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mieliśmy rozmawiać o tym, co dzieje się w polskiej polityce i na pewno do tego za chwilę przejdziemy, ale no pewnie musimy się pokusić do tego, co wydarzyło się w weekend w polityce amerykańskiej, no ale ma to i może mieć wpływ na politykę polską, ale, albo też przenosi podobne emocje, co polska polityka i ta europejska, czyli próba zamachu na Donalda Trumpa. Nieudana próba. Czy to jest coś, co do polityki wróci? Czyli próby zamachów regularne. No, mieliśmy to też niedawno w Europie zresztą. Tak, znaczy no, polityka jest oczywiście sferą, w której działamy irracjonalnie i konsensualnie, ale oczywiście polityka jest sferą, w której też jest przemoc i ona jakby jest nieodłącznym elementem tego procesu. Tu wystarczy z historii amerykańskiej takie dwa poważne wydarzenia przytoczyć, to znaczy zamach na Abrahama Lincolna, jeden, to już dawno temu, no ale oczywiście ten ikoniczny zamach na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, który do dzisiaj budzi liczne kontrowersje, jest polem najbardziej dzikich teorii spiskowych, ale wrócę do tego, o czym wspominałeś, czy pan redaktor wspominał. Tak, to znaczy nie można tego przesądzić, bo przecież do wyborów amerykańskich ich rozstrzygnięcie zostało nam jeszcze kilka miesięcy i to na pewno intensywnej kampanii, ale myślę, że to jest game changer i to nie są puste słowa. To znaczy, jeżeli rzeczywiście w amerykańskiej kampanii wyborczej naprawdę nie zdarzy się nic, ale chyba no nic o większym ciężarze gatunkowym raczej się zdarzyć nie może, no to w dużej mierze Donald Trump jest faworytem. No ale na głębszym planie rzeczywiście wraca przemoc, no wraca napięcie i to chyba największe w amerykańskiej historii. No myślę przynajmniej od zamachu na Kennedy'ego, te podziały, o których też pan redaktor wspominał, w Ameryce są głębokie, a może nawet głębsze niż w Polsce. Już widzimy wysyp najróżniejszych teorii spiskowych, chociaż strona demokratyczna rzeczywiście i słusznie stara się te emocje łagodzić. No a sztab Trumpa oczywiście podkręca atmosferę. Z logiki procesu politycznego jest to absolutnie zrozumiałe, ale czy jest to dobre dla napięcia emocji w amerykańskiej polityce? No można sobie odpowiedzieć nie. A konsekwencje są absolutnie tutaj fundamentalne dla całego globu, dla Europy, dla Polski, ale też i dla naszego regionu. Znakomicie wiemy i znamy poglądy Donalda Trumpa, jego zapowiedzi w stosunku chociażby do relacji z Rosją, do wojny w Ukrainie, która w tej chwili wchodzi w taką prawdopodobnie rozstrzygającą fazę. Oczywiście jeszcze przez co najmniej rok czasu Ukraińcy będą dostawali tą dużą pomoc wojskową, która pewnie umożliwi im i obronę, a może i nawet jakieś tam odzyskanie jakichkolwiek terytoriów, które zostały zagarnięte przez Rosjan. Natomiast wiele na to wskazuje, że przyszły rok w tym konflikcie będzie rok pewnie negocjacji dotyczących rozejmu czy pokoju. No trudno powiedzieć, tylko czy to nie będzie taka pauza strategiczna i Ukraina, nie tylko Ukraina, Europa, tylko na chwilę oddali to rosyjskie niebezpieczeństwo, to wszystko się okaże. No wybór Trumpa na fotel prezydenta niestety te wszystkie zagrożenia czyni bardzo, bardzo, bardzo realnymi. No niedawno mieliśmy też szczyt NATO, więc tutaj się działo, będzie dużo rzeczy, myślę, że też takich niepokojących i ten poziom niewiadomych, czy to równanie z wieloma niewiadomymi niestety jest z różnych powodów, też to napięcie buduje, wzrasta, no ale też będzie prowadziło do, myślę, swoistego chaosu czy dezorganizacji jakby światowej polityki, co oczywiście też przekłada się na gospodarkę, bo już widzimy na giełdach chociażby świecą te wskaźniki, indeksy na czerwono, więc no, wchodzimy w czas turbulencji, w których i tak jesteśmy, ale te turbulencje będą naprawdę coraz większe i coraz poważniejsze. Mhm. Pytam o to, no bo w przyszły rok to też także wybory prezydenckie w Polsce. Teraz mamy chwilę oddechu, ale Prawo i Sprawiedliwość próbuje złapać jakiś tlen, chociaż chyba ma więcej problemów niż
niż mogłoby się nam jeszcze do niedawna zdawać. Ale postawię taką tezę, którą już od pewnego czasu w różnych miejscach mówię, że Prawo i Sprawiedliwość powtarza wszystkie błędy Platformy Obywatelskiej sprzed 8 lat, ale robi to jeszcze radykalniej. Czy to prawda? Tak. Tak, to ja bym się z tą tezą zgodził, a mógł jeszcze, żeby ten paradoks bardziej zwielokrotnić, spotęgować. Tak, PiS robi to, co Platforma, tylko jeszcze bardziej. Natomiast Platforma przejmuje często pomysły PiSu, czy nawet pewien styl, sposób funkcjonowania. No myślę o dużych projektach infrastrukturalnych i to, co dzieje się oczywiście na granicy polsko-białoruskiej. To są takie dwa najbardziej emblematyczne fakty. To taki jest, że rzeczywiście jakby jedni przejmują od drugich, czy w pewnym sensie żywią się drugimi, więc ten nasz polsko-polski spór wchodzi na wyższy poziom, ale dotychczas chyba niespotykany ze względu na właśnie te przejmowanie pewnego stylu, sposobu funkcjonowania, tylko trochę rebur, nie? To znaczy do niedawna wydawało nam się do klęski w wyborach, że PiS jest jednak zwartą formacją i idzie jak walec przysłowiowy. Teraz widzimy tam, że ten obóz, no nie powiem, że jest bliski rozpadu, ale przecież to chociażby co się działo w Małopolsce w związku z wyborem marszałka pokazuje, że wszechmoc Jarosława Kaczyńskiego została bardzo poważnie zakwestionowana. No a sprawa wyboru kandydata to jest jeszcze kilka miesięcy tej takiej, można by powiedzieć, walki frakcji, bo wiemy dobrze, że żadna z frakcji, czyli frakcja Morawieckiego, frakcja Szydło, no oczywiście sam Jarosław Kaczyński też ma swoje typy. No zobaczymy, pewnie sprawa się rozstrzygnie późną jesienią, nawet nie wykluczone, że po rozstrzygnięciu właśnie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Wtedy zresztą i Koalicja Obywatelska i inne partie pewnie też zaprezentują swoich kandydatów, no bo to wtedy będzie już ten czas tak zwanej ostrej kampanii, co nie znaczy, że kampania prezydencka się nie toczy, co też nie tylko wnikliwi obserwatorzy, ale wszyscy Państwo, którzy śledzą politykę, mogą się tam na podstawie różnego rodzaju informacji, prawda, przekonać, że właściwie ten casting na kandydatów trwa właściwie w każdej formacji. Mhm. A czy ten projekt Zjednoczonej Prawicy ma szansę przetrwać, czy wrócimy jednak do tych epoki, do tych czasów, kiedy prawica raczej się dzieliła i walczyła głównie ze sobą? To trochę właśnie w kontekście trochę tego, co w Małopolsce obserwowaliśmy. To trochę pytanie, czy tak jak w poprzednim pytaniu powiedziałem o tej platformie i PiS-ie i powtarzaniu błędów, no wtedy to 8 lat temu w Platformie, już ponad 8 lat temu w Platformie lidera zabrakło. Tutaj lider jest, ale przestaje być słuchany. Tak, lider jest i traci swoją no, dotychczasową, właściwie niekwestionowalną moc, no bo właściwie Jarosław Kaczyński od momentu, kiedy osiągnął pierwszy sukces w 2005 roku wspólnie jeszcze z nieżyjącym już bratem Lechem, prawda, pamiętamy ten czas, kiedy tu premierem i prezydentem było dwóch braci Kaczyńskich, no a potem oczywiście sukcesy 2015-16 właściwie no, uczyniły go absolutnym hegemonem po prawej stronie i demiurgiem politycznym, no teraz widać wyraźnie, że to traci tą moc, no co dla polityka w dużej mierze jest trudne, no bo jeżeli polityk tak silny i wizerunkowo zbudowany właśnie na tej swojej nieomylności właściwie no takiej autorytatywnej, czy wręcz autorytarnym modelu rządzania swoją partią, czy szerzej formacją Zjednoczonej Prawicy, no tam się go mocno kwestionuje, jeszcze mamy Krzysztofa Ardanowskiego z jego nowym pomysłem, prawda, no to widać, że tam się coś dzieje. No powiedziałbym tak, do powrotu do logiki, można powiedzieć, wigibasów tak zwanego konwentu świętej Katarzyny z lat 90. na pewno nie będzie, ale myślę, że prawica wchodzi w czas i PiS i oczywiście prawica szerzej wchodzi w czas turbulencji. Jeszcze tu ważną zmienną jest Konfederacja. Widzimy tutaj wyraźnie, że Konfederacja szczególnie młodych czy młodszych wyborców odbiera PiS-owi. Na pewno wystawi swojego kandydata na prezydenta, bo po sukcesie europejskim no, byliby tutaj absolutnymi niedojdami politycznymi, prawda, czematurami, gdyby tego nie zrobili. Tak, tak. Pytanie, czy się rzeczywiście ten może nie pożar, ale tam taki jakiś drobny pożar, prawda, w PiS-ie uda się w jakimś stopniu opanować, to się okaże. Jeżeli będą kolejne takie przykłady, jak no właśnie Kraków, jak Ardanowski, jak powiedzmy dyskusja w Via Media z Jarosławem Kaczyńskim, jeżeli no Andrzej Duda przecież ustępujący też będzie pewnie graczem, niewykluczone. Mówi się, że Andrzej Duda ma aspiracje do zbudowania jakiejś własnej partii albo wystawienia własnego kandydata. Mieliśmy przecież jeszcze sytuację
z Dorotą Gawryluk, tak. Teraz już chyba ta sprawa została ostatecznie przypieczętowana, ponieważ z tego co pamiętam, to stowarzyszenie, które tam zostało powołane, prawda, chyba zostało wyrejestrowane, więc wyraźnie widać, że chyba Zygmunt Solorz stracił ochotę, może coś negocjował, chociażby z Platformy, może mu się udało w sensie biznesowym coś wynegocjować, to już nieistotne. Także dzieje się dużo, jak zwykle w wyborach prezydenckich, bo wiele małych komitetów dzięki temu zyskuje. No, Szymon Hołownia jest takim przykładem, prawda, wcześniej Olechowski. No, można by tu wielu polityków przywoływać, którzy jakby w pewnym sensie na swojej osobistej marce zbudowali później siłę tak naprawdę ważnych formacji. No, na marce Lecha Kaczyńskiego zbudowano i Jarosława PiS, na marce przecież Olechowskiego później dołączył Tusk i Gilowska, zbudowano przecież markę Platformy Obywatelskiej, więc to ten czas wyborów prezydenckich jest bardzo, bardzo ważny. A w naszej polityce to, co wydarzyło się 15 października, też to było takie trzęsienie ziemi, gdzie te wtórne wstrząsy ciągle nas będą nawiedzały, no i wybory prezydenckie na pewno są takim no, wtórnym wstrząsem, a może będzie to kolejny etap, kolejne trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej. Choć wiemy, że rozstrzygnie się to między tą dwójką, prawda, znaczy tymi dwoma wielkimi graczami, czyli koalicją i PiS-em, na korzyść którejś z tych formacji teraz trudno rozstrzygać, no ale jeszcze ciągle, mimo że widzimy, że koalicja chociażby po ostatniej sprawie związanej z depenalizacją aborcji i zachowaniem Giertycha, no też zaczyna łapać zadyszkę, ale no, z mojej perspektywy, jakbym dziś miał to oceniać, no to jednak faworytem będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej i też nie wiemy do końca kto. Mm-hmm. Jeszcze wracając do Jarosława Kaczyńskiego, to osłabienie bierze się z tego, że działacze zauważyli, że na te 4 lata to nie on będzie układał listy, bo raczej już będzie na politycznej emeryturze, raczej chyba tak zakładam ci młodsi działacze Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Lewicy zakładają. Czy z tego, że wyczerpała się pewna jakaś myśl i w ogóle tej myśli może już po tych 8 latach rządzenia w Prawie i Sprawiedliwości nie ma. Jakkolwiek ją oceniamy, no to Platforma po 8 latach rządzenia w poprzednim też była partią, która właściwie wyzbyła się pomysłów i potrzebowała pewnego czyśćca. To prawda, to pierwszy, kryzys programowy to bez dwóch zdań. No nie bez tutaj jakby, czy nie należy lekceważyć po prostu wieku metryki Jarosława Kaczyńskiego. Wiem, że on jest politykiem, który w tej chwili już ma 75 lat, więc takie kwestie, a wiemy dobrze też, że no, właściwie dla niego polityka i partia to jest jego rodzina tak naprawdę, więc on to jest w 120% zaangażowany, ale widzimy też, no, panie redaktorze, przecież armia ludzi została odsunięta od tych lukratywnych posad na różnych szczeblach, więc te frukta polityczne Jarosławie Kaczyńskiemu, jego otoczeniu się najzwyczajniej w świecie skończyły, zostały mu tylko właściwie samorządy. Cały ten wielki obszar państwa, prawda, ale też i samorządu, no zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie został przyjęty przez konkurentów, to oni dzielą teraz frukta polityczne, no ale rzeczywiście programowo, personalnie, metrykalnie, no ale też jakby logika sporu politycznego powoduje, że no młodsi działacze tak z różnych względów właściwie teraz zaczynają się orientować. Pytanie na kogo? Ta sprawa, chociażby następstwa, czy następcy Jarosława Kaczyńskiego absolutnie została rozegrana, choć on próbuje ją, mi się wydaje, na tą chwilę w dość nieudolny sposób rozgrywać, ale niewykluczone, że wybory prezydenckie będą kolejnym takim etapem. No, warto przypomnieć przykład Andrzeja Dudy, oczywiście nic 2 razy się nie zdarza, ale tutaj mówi się o Tobiaszu, prawda, Bocheńskim, o kilku młodych politykach, czy młodszych, Waldemarze Budzie, to są właściwie rówieśnicy Andrzeja Dudy wtedy, kiedy startował w tym 2015 roku, więc to jeżeli ten kandydat zanotuje dobry wynik, no to jest jakby kolejny asumpt znowu powrotu tej narracji o mądrości, prawda, prezesy jakiegoś uporządkowania szeregów, natomiast jeżeli tam będzie problem, jeszcze prawica może wystawić jednego, więcej niż jednego kandydata, no to ten proces rozkładu obozu prawicowego po prostu będzie tylko i wyłącznie się pogłębiał i postępował. I rok 2027 jest tutaj absolutnie sprawą otwartą, no ale to z kolei jakby dodaje animuszu i daje punkty drugiej stronie, prawda, czyli ci, którzy rządzą. A jak wspomniałem, w tej chwili nawet rok nie minął, już dostali poważnie dosyć zadyszki
politycznej. Czy tym nowym liderem Prawa i Sprawiedliwości będzie ktoś, kto no, wygra trochę konkurs popularności, nie wiem, na przykład Andrzej Duda po skończeniu kadencji bycia prezydentem, czy Beata Szydło, która wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości nadal jest uwielbiana, czy to będzie raczej ktoś, kto trochę jak chyba Grzegorz Schetyna namawiał, no po prostu tą władzę sobie weźmie? To jest kilka pomysłów i hipotez. To znaczy, zacznę od Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, że jest zbyt słaby, jeżeli chodzi o zaplecze i o to powiedzielibyśmy finanse, infrastrukturę finansową. No jednak te karty i te zasoby są ciągle po stronie PiS-u. Przecież tam te zasoby są jednak mimo wszystko olbrzymie. No chociażby te 8 lat umożliwiło PiS-owi rzeczywiście zbudowanie pewnego imperium, coraz słabszego, ale jednak imperium finansowego. Co do Beaty Szydło, no ona jest idealnym kandydatem dla tego tak zwanego twardego elektoratu, ale czy byłaby liderką, która byłaby w stanie właśnie uśmiechnąć się do centrum politycznego, co jest w Polsce receptą na sukces? Mam spore wątpliwości. No Mateusz Morawiecki wydaje mi się, że swoją szansę i rozmienił na drobne i przespał, więc on też chyba nie jest tym, choć oczywiście wszyscy oni mają te buławy w plecaku i oczywiście każdy marzy o tym, żeby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. No i wreszcie zakon PC, no też wydaje mi się, że tutaj chociażby, nie wiem, Brudziński czy Błaszczak, owszem, mają silne karty i atuty, ale bardziej jako tacy wiarusi, prawda, i silni ludzie w partii, natomiast nie mają tych cech, więc niewykluczone, że to będzie ktoś pokroju właśnie wspomnianego Budy, Bocheńskiego. Jarosław Kaczyński niejednokrotnie potrafił jakby i swoją partię, ale też publiczność polityczną w Polsce zaskakiwać. No tu jest dużo znaków, tu jest więcej w tej chwili znaków zapytania niż tak naprawdę odpowiedzi, ale myślę, że do końca roku kilka z tych odpowiedzi, które wspólnie sobie zadaję, myślę, że już powinno znaleźć, może nie wyczerpującą, ale odpowiedź. Tomasz Złupik był naszym gościem, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie redaktorze i bardzo serdecznie dziękuję państwu. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl/klub. Do usłyszenia.